Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Paweł i wczoraj Paweł miał urodziny. Brawa dla mnie, serduszka w komentarzu. Jesteś już stary. Ja wiem, tak jak ja. 26 lat, już bliżej 30 niż 20. Ja. No i z racji tego, że Paweł miał urodziny, to przygotowałam dzisiaj dla niego fajne konkurencje, w których będzie mógł coś dostać ode mnie. Okej, okay, fajnie, cieszę się, tak podejrzewam, że właśnie po to tu jesteśmy. Nagrywałam już taki odcinek z Maxem, bo on się bardzo spodobał, dlatego stwierdziłam, że teraz będzie z Pawłem, może w przyszłości będzie z kimś innym, jeżeli ktoś będzie no właśnie, spodziewałem się tego, że ten odcinek będzie z uwagi na to, że nagrałeś taki odcinek z Maxem, dlatego też podejrzewałem, że jak powiedziałeś mi, Paweł, nagrywki, teraz, tu, to myślę, a pewnie coś urodzinowego przygotowałam. Ale są inne konkurencje. Więc oglądajcie koniecznie do końca, subskrybujcie też kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę i zaczynamy. Często na urodziny daje się komuś kwiatki i dzisiaj właśnie jest taka konkurencja. Okej, okay, i czekaj, mam kwiatki. Masz kwiatki. I pod spodem są kartki. Mm-hmm. I na tych kartkach jest coś, jakaś kwota bądź rzecz, rozumiem. Bądź kolor, bądź coś okay, innego. Okej, okay. Teraz bądź... tak, czy ilość kwiatów jest istotna? Czy na przykład może kolor kwiatów jest istotny? Mój ulubiony kolor, żółty. Może ten, który pachnie? Te śmierdzą. Odrzucam na pewno kwiaty pojedyncze. Mam takie przeczucie, że ilość jest istotna. Te odrzucamy. Te idą sobie na bok. Biały albo żółty. Z racji tego, że żółty to jest mój ulubiony kolor, to weźmiemy żółty. Różowy. Czyli możecie kupić coś różowego. Jest jakiś budżet? Tak, stówka. I możesz wybrać jakikolwiek sklep chcesz. 100 zł różowe, jakikolwiek sklep chce. Będzie ciężkie. Dobra, na początku polecimy bezpiecznie i wybierę Auchan. 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 Bo tam możesz wszystko kupić różowego. No właśnie o to chodzi. No dobra, to idziemy do Auchan. Idziemy. Idziemy po różową rzecz i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to będzie jeszcze. Ja muszę rozejrzeć się po całym sklepie, no i coś sensownego znaleźć. Ty, mięso jest różowe, nie? No. Wołowina. Nie, no żartuję, chodź nie wiem. Kupię sobie jakiś kocyk albo coś takiego, bo to są rzeczy, które się przydają. Szczególnie, że teraz nie mamy koca w domu, bo ostatnio użyliśmy do odcinka i tak leżą w kącie. Ej, to możesz kupić różowy, mi się przyda. To kupmy różowy koc. No. No chyba sobie żartujesz. Nie. No, leź ten koc. A po co ci takie coś? Ze skipperem na ogrodzie będę się tym bawił. Dobrze, to masz co wziąć. Ile to kosztuje? No dobra, 35 zł, no. Gdybym miał mniejszy budżet, to bym wziął, ale że mam stówkę, to idę po ten kot. Niech będzie. Uuu. Jaki zarobiste. To jest akurat zajebiste, jakby Julek do nas przyszedł, jak będziemy mieli ogród. No i to jest dwumetrowe, więc każdy się po tym zmieści. Tak, tylko że to kosztuje 175 zł. Także niestety odpada. Ale to by było fajne, no serio do nas na ogród. No to możemy dołożyć, możesz ty dołożyć do swojego budżetu. No dobra, no to bierzemy. Idziemy do kasy. O, słodkości! Tak, muszę wszystko zjeść. Nie, wybierz sobie jedno i musisz zjeść, żeby dostać nagrodę, która jest pod spodem. Dobra, i teraz tak, czy ty to zrobiłeś podchwytliwie, czy ty to zrobiłeś tak, że mnie kochasz? Bo wiesz, że chwyciłbym tą jako pierwszą. Tą bym chwycił jako ostatnią. Przemyśl jeszcze, może ja jestem tak pośrednio miła, a nie bardzo niemiła, albo bardzo miła. A nie możesz smakować. Nie mogę? Mm-mm. To jest ciężkie. Wydaje mi się, że najlepsza rzecz będzie pod tym. Tak jak mówisz, nie wybrałabyś najlepszego, nie wybrałabyś najgorszego, ale wybrałabyś takie git. I wydaje mi się, że to będzie najlepsza rzecz. Dobra? Dobre? No, nawet. Okej, okay. No to jedziemy. Ale są kartki! Mm-hmm. 200 zł. Masz 200 zł do wydania w sklepie, które wylosujesz teraz na kole Fortuny. Obuwniczy. 200 za buty. Da się coś znaleźć. No oczywiście, że się da. Fajnie. Idziemy kupić wtedy buty. Jeżeli chodzi o obuwie do 200 zł, to stwierdziłem, że nie będę sobie kupował jakichś klapków czy coś takiego, tylko wezmę buty dla Julka. Ostatnio mega się cieszył, jak też na jednym z odcinków. Mhm. Mieliśmy też budżet 200 zł na buty. Nosi cały czas te buty i myślę, że jak kupię mu kolejną parę, to będzie zadowolony. Także idziemy do Deichmana po buciki dla Julka. Teraz tak, ostatnio kupiliśmy mu te buty. Mhm. Może po prostu weźmy mu te albo całe białe. Te, no, te, które on ma, one są już całe brudne. To może kupmy mu całe czarne albo czarno-czerwone. Czarno-czerwone może. Czarno-czerwone, co? Bierzemy te buty rozmiar 34 i wszystko. Dziękuję. Dobrze. Fajnie, będzie zadowolony chłopak. Jak są urodziny, to muszą być prezenty. Proszę bardzo. Oho. Masz 5 prezentów. Nie lubię mieć takich podchwytliwych rzeczy. Ty cały czas mi dajesz podchwytliwe rzeczy. Ja myślę, że wiesz, będę tutaj, nie wiem, musiał rywalizować, coś robić, ale muszę tylko wybierać. To jest najgorsze, co może być. Ja wtedy nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć, czy dobrze wybrałem, czy źle wybrałem. 5 prezentów i tutaj są wypisane konkretne rzeczy do kupienia. Znaczy nie konkretne, w sensie konkretne kategorie, typu na przykład obuwie. To odrzucamy. Chociaż... zastanówmy się. To odrzucamy wszystko.
Najmniejszy albo największy. Tu słychać siatkę? No to słychać pudełko. A tu słychać pudełko. Kusi mnie, żeby być jak taka sroczka, wiesz o co chodzi, biorę największe i koniec. Ja tutaj patrzałam, co gdzie wkładam i właśnie chciałam sprawdzić, czy jesteś sroczką, czy nie. Ha, i dobrze sprawdziłaś, jestem sroczką. Obuwie! Kolejne buty, chyba chcesz, żebym Nie kupuje się butów na prezent, bo to znaczy, że ktoś ucieknie. Ej, no myślałam, że nie wybierzesz tego dużego. Wiesz, co tu jest? W małym? Elektronika. O kurde, blaszka. A ty jesteś zadowolony, co? Ja jestem zmieszany, nie lubię mieć wyboru. Bo jak ja wybieram, to ja nie wiem, czy dobrze wybrałem. Możesz mi przynieść na urodziny małą babeczkę i ja się będę cieszył. Ale jak przyniesiesz mi trzy pudełka, które będzie mała babeczka, wielkie ciasto i średnia babeczka i wybiorę wielkie ciasto, to i tak dalej nie będę się cieszył. Nie lubię mieć wyboru. To jest dla mnie stresujące. No co tak do mnie patrzysz? No, widzę, że ty jesteś niezadowolony. Wie, że jestem niezadowolony, jestem zmieszany. Ja się cieszę, dziękuję ci bardzo, ale jestem zmieszany. Dobra, proszę bardzo, koło. O, 20 zł, ale jest też 5000 zł. Za 5 tysięcy. Za 5 koła. No, jakieś tutaj Jordany z Off-White'em. No, to fajnie by było. 5000. Nie no, nie chcę ci tak naciągać. O, 1000. 1000 by było takie perfekcyjne. 500! Okej, okay, to 500 jest spoko. To już kupisz jakieś najaczy sobie, jakieś adidaski, coś, balansy, coś znajdę. No? Fajnie, tak, dziękuję. Do sklepu. Lecimy. Kupiliśmy buty dla Julka, to teraz przyszedł czas na buty dla mnie. Idziemy do Shizera i coś sobie tutaj, mam nadzieję, że fajnego znajdę. Najwyżej będę mógł sobie dorzucić co, jak coś? Tak, oczywiście. Bo może być tak, że będą 600 zł buty kosztować, tak obstawiam. Ej, podobają mi się. Takie? Chociaż ten, gdyby nie miał materiału, gdyby to było ze skóry, to było klasa. Będzie całe brudne. A tak, szybko. No chyba, że klasyczek. No nie masz. No nie mam. I no 600 kosztują. Zapytam się pani, czy jest mój rozmiar. Jak jest mój rozmiar, to po prostu wezmę te. I sobie no bo nie masz zwykłych białych, nie? No nie mam. Miałaśmy kiedyś na odcinku kupić, pamiętasz? Ale wtedy był problem z dostępnością. I właśnie swoją drogą Ala mi wtedy inne buty kupiła. Bo tych nie było i finalnie tych nie dostałem, a zawsze chciałem je mieć. Ej, ale ja mam wrażenie, że one mają jakieś takie żółte sznurówki. Jak na przykład biały jest inny, nie? Klasa, na drugie nie będę przymierzał. Po prostu bierzemy i tyle. Klasyczne takie. I nie mieliśmy nigdy białych butów. Nigdy. Takich białych? Nie, zawsze biorę właśnie coś tego typu. A zobaczcie, jak ten kolor mocno różni się od białego. One nie są brudne, one takie są po prostu, nie? No takie beżowo-szare. Tak. Dziękuję. No, dobra. Fajnie, jaram się. Idziemy do kasy. Mój drogi, masz teraz taki gwizdek urodzinowy. Zawsze na wszystkich urodzinach były takie. Będziesz musiał w to dmuchać i za każdą sekundę dostajesz... Ile byś chciał? Kurde, ja słabo wydmucham, ja mam słabą kondycję. Dyszka? No myślę, że to będzie tak uczciwie. Dobra. Może jakieś 10 sekund wydmucham. Dobra, czekaj, uwaga. Strategia. 3, 4. Było 12. 12 sekund. 120 zł. Dowolny sklep? Dowolny sklep. Dziękować pani. Idziemy do dowolnego sklepu. 120 zł gdziekolwiek. Zastanawiając się zrobiłem i stwierdziłem, że pójdę do Chodźmy, kupię sobie koszulki po prostu. Ale ty jesteś usatysfakcjonowany zawsze jak to mówisz, nie? Tak, uwielbiam mówić Chodźmy. Może taką sobie kupię. Brzuki. Brzuki, fajnie. O. 80 zł, spoko. Masz 120, nie? Wiem, to biorę koszulę brzuki. Będę zawsze z tobą. Zawsze będzie żuczek mój ze mną. Może taką. Ładny kolorek, ładny, nie? No, no i git. Gituwa, i mamy 120 zł wydane. Fajnie, idziemy do kasy, dziękuję. Proszę. Ostatnia runda. Nic nie ma przygotowane, także obstawiam, że będą jakieś szybkie pytanka. Coś ten teges, jak dobrze mnie znasz. Nie. Nie? Co ci się najbardziej kojarzy z urodzinami? Z urodzinami? No z imprezą urodzinową. Z imprezą urodzinową? No spotkanie z rodziną, przede wszystkim. Co ty pierdzielisz? No nie chciałem mówić prezent, bo byś wtedy powiedziała, a to myślisz tylko o prezentach, to masz 10 zł. Nie, to nie jest pytanie na ocenę, tylko po prostu. Okej, okay, myślałem, że masz podwieżę, jak powiesz, że rodzina, to dam mu 1000 zł, jak powiesz, że prezent, to dam mu 10. Nie, nie, a jak powiesz, że dobre jedzenie, to 300 na przykład. Co ci się najbardziej kojarzy właśnie z imprezą urodzinową? Co mi się kojarzy z imprezą urodzinową? Co się robi na imprezie urodzinowej? Nie wiem, no tańczy się, śpiewa. Dmucha się świeczki. Tak! O, dobra! No. Teraz będziemy dmuchać świeczki. Ja idę teraz przygotować tort. I widzimy się, jak już będzie gotowe. Uuu, ile świeczek! Co jest? Jest tutaj 100 świeczek równo i za każdą zdmuchniętą świeczkę masz 10 zł. Ile? 100 razy 10 to jest 1000. Tylko teraz tak. Trzeba je odpalić. No właśnie. Ale zarąbiste, ładnie festo wygląda. Dobra, próbujemy to odpalić, tylko najgorsze jest to, że jak to zdmuchniesz, to ja potem muszę policzyć, ile zostało. Nie, no to policz, ile zdmuchnąłem. Wydaje mi się, że będzie łatwiej policzyć, ile zostało. Myślisz? No. No zobaczymy.
Nie wiem, czy to jest bezpieczne, żebyśmy to w domu robili, tak szczerze. Bez kitu. No. Nie powtarzajcie tego w domu, widzowie, nie kupujcie 4 świeczek. Dobra, dmuchaj, po prostu to, co jest, to jest. Nie przemyślałam tego za bardzo. Dobra, zresztą im więcej zgaszonych, tym lepiej dla mnie. Jak to się fajczy, ten tort jest niejadalny. Dobra, dawaj, dmuchaj. Jednym! A, miałem jedno dmuchnięcie tylko. No, jak to miało ja chcesz policzyć? To policzyć? Super, brawo. Trzeba to zgasić. O, wszystkie, 1000 złotych, dziękuję. No jak to wyliczyć? No to twój odcinek. Nie, no nie przemyślałam tego, myślałam, że szybciej się zapala świeczki. I tak wszystkich nie zapaliliśmy, no. Nie? 300. 500? 500. Bo z racji tego, że no nie przemyślałam tego i trochę jest to moja wina, że nie udało się zmuchnąć większości świeczek. Kłam. No bo one tak naprawdę wszystkie się paliły jednocześnie. Dziękuję. Proszę bardzo. A gdzie? Gdzie chcesz? To się zastanowi i widzimy się po prostu w sklepie. No i moi kochani, ostatnia finałowa rzecz. Zdecydowałem, że idziemy do RTV Euro AGD i wybiorę coś, co w sumie będzie prezentem i dla mnie, i dla Oli, a w sumie to nawet bardziej dla gości, którzy nas odwiedzają. Już wiesz co to, nie? Wiem, no. O tym gadam cały czas. Tak, Ola zawsze o tym mówi i to się nam przyda na pewno, także chodźmy. Ekspres do kawy. Tylko. My chcemy taki malutki, że po prostu no był właśnie, jak goście przychodzą. Bo my kawy nie pijemy, ewentualnie można w nim robić gorącą czekoladę. Dokładnie. To jest to coś, co ja lubię. Także musimy znaleźć malutki, fajniutki ekspresik, który nie będzie zajmował dużo miejsca, a jednocześnie będzie spoko. Właśnie coś takiego. Tylko Nespresso nie ma gorących czekolad. Okej, to nie. Bosch? Właśnie muszę zobaczyć. Na pewno ten, co kupowaliśmy w Warszawie, ma gorące czekolady. Nespresso nie ma, bo ja kupowałam ostatnio Nespresso rodzicom i on nie ma gorącej czekolady. Okej, to nie. A nam zależy też na tej gorącej czekoladzie, bo ona jest przepyszna. Koniecznie. Szczególnie Nesquika, Milky Way'a i tak dalej. To w tych są. Dolce Gusto. Tylko mi się one nie podobają kształtem, kurde. Takie są brzydkie. A taka? Wygląda jak ten robot jakiś taki mały, tandetny. Moi rodzice mają taki, dosłownie taki ekspresik. Taki wąziutki. On super wygląda. Tylko go tutaj nie ma. No ale i on też nie ma. Espresso, tak, no. On nie ma tych czekolady. Chyba, że po prostu zrobimy tak, że poszukamy w necie i zamówimy po prostu, bo ten kosztuje 428, a może jakiś będzie taki lepszy do 500 zł, będzie może troszeczkę większy i ładniejszy kształtem. No dobra, to kupujesz mi po prostu ekspres. Tak. A wy go zobaczycie, jak nasz dom będzie już gotowy. No dobra, widzowie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie po życzenia, bo miał wczoraj urodzinki. Dziękuję. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku.